Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto o nazwie mleczna kanapka. Mam tutaj 6 białek. Już sobie oddzieliłam białka od żółtek. 6 żółtek. 3/4 szklanki cukru. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. 2 łyżki kakao. I 3/4 szklanki mąki pszennej. Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywno. Białka już mamy ładnie ubite, dolewamy po jednym żółtku. Masę na biszkopt już mamy ładnie ubitą. Teraz będziemy łączyć pozostałe składniki. Przesiejemy proszek do pieczenia, przesiejemy kakao i będziemy ruchem półkolistym mieszać. I jeszcze mamy tutaj mąkę, którą również należy przesiać. I składniki biszkoptu muszą być ładnie połączone. Mąkę już mamy przesianą i teraz dokładnie pomieszamy ciasto. Wygląda nasz biszkopt i przelejemy go do formy 25x30, którą mam wyłożoną papierem do pieczenia. Biszkopt wyrównujemy i będziemy piekli 35 minut w 170 stopniach. Później ciasto przekroimy na pół i zrobimy masę i będziemy mieli mleczną kanapkę. Teraz mamy przygotowany biszkopt, który wędruje do piekarnika. Biszkopt mamy pięknie upieczony. Zostawimy do ostudzenia. Później przełożymy kremem. Będzie ciasto mleczna kanapka. Biszkopt na ciasto mleczna kanapka przekroiłam sobie na pół. Mam już przygotowany biszkopt. A teraz zrobimy krem. Pokroiłam sobie na kawałeczki margarynę i przerzucam do robota. Dodaję cukier puder, szklankę cukru pudru, pół szklanki mleka i 2 szklanki mleka w proszku. Będziemy to ucierać na puszystą masę. Musimy pozbierać boki, aby nasza masa była dokładnie połączona.
A teraz mam tutaj tabliczkę czekolady i dwie łyżeczki, łyżki śmietanki. Podgrzeję i to będzie nasza polewa. Ja mam taki sprawdzony sposób, że składam to do worka nylonowego i do wrzącej wody i podgrzewam. I po na wierzchu polejemy polewą nasze ciasto. Nasz krem już jest utarty, puszysty i teraz będziemy smarować. I teraz będziemy smarować biszkopt. Należy to równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni. Mamy przygotowane. Teraz nakładamy drugi biszkopt, drugą połówkę biszkoptu. Lekko dociskamy. I polejemy polewą. Tu już mi się woda prawie gotuje, więc wkładam, tak jak wspominałam, czekoladę i podgrzewamy. Ja to mam tak zrobione, do gorącej wody wkładam czekoladę i polewam ciasto rozpuszczoną czekoladą. Czekoladę już mam rozpuszczoną, odcinam końcóweczkę, niedużo, i poleję ciasto i będzie gotowa polewa. Już mam odciętą końcóweczkę i polewam ciasto. I tak oto wygląda nasze ciasto, mleczna kanapka. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to proszę o łapkę w górę.